Wiesław Urban, Katedra Zarządzania Produkcją, Wydział Inżynierii Zarządzania. Bardzo duży projekt, który realizowałem, właśnie ukończyłem, to jest ponad czteroletni projekt europejski Go Smart, który pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom się internacjonalizować. Jest to projekt, który objął całą tutaj północną Europę, państwa wokół Bałtyku i my, Politechnika, jesteśmy tam liderem. To jest tak, że trzeba próbować, trzeba mieć marzenia, trzeba czegoś chcieć, trzeba robić rzeczy, które wiemy, że będą przyjemne, czyli mieć fun. Wiem, że to język nie profesorski, a studencki, ale to daje to, jak ja to widzę. Natomiast praktycznie trzeba rozmawiać z partnerami z zagranicy, starać się myśleć ich logiką myślenia, pokazać im swoją wiarygodność, zastanowić się, jakie są kluczowe czynniki sukcesu, czyli jak pozyskać dobry projekt, czy o co tam chodzi, zrozumieć, wypić też kilka piw i trochę kawy i wiele litrów kawy z tymi potencjalnymi partnerami i generalnie można dostać nawet wielomilionowy projekt. Z moimi grupami studenckimi stawiam mocny nacisk na ciekawe, atrakcyjne treści, ale podane w sposób przyjemny. To znaczy, zajęcia nie muszą być męczące. One postaram się obudzić w nich pasję, nie? I pokazać, popatrzcie, jakie tu są fajne rzeczy. Zajmuję się systemami produkcyjnymi w zakresie badań naukowych i uczę studentów, jak koordynować, jak organizować proces wytwarzania. Pokazuję, jakie to jest ważne, jakie to jest pożyteczne. Natomiast myślę, że kluczowe to jest jednak szanowanie studenta. Jeśli szanuje się studenta takim, jakim on jest, student szanuje mnie i wtedy te zajęcia dobrze się układają.